Z tej strony Kacper Żorski, tabletwo.pl. Zapraszam Was na porównanie Samsungów Galaxy J5 z 2016 oraz 2017 roku. Zacznijmy od obudowy. Oba smartfony mają tą samą przekątną wyświetlacza, czyli 5,2 cala. Są to wyświetlacze o rozdzielczości 1280x720 pikseli i są wykonane w technologii Super AMOLED. Charakteryzują się one żywymi kolorami oraz świetnymi kątami widzenia i warto tu zaznaczyć, że J5 2016 ma nieco lepsze odcienie zielonego i żółtego, natomiast czerń i niebieski jest nieco lepsza jednak w nowszym smartfonie. Dodatkowo starszy model charakteryzuje się tym, że mamy większą jasność, co jest dobre w jasnym, słonecznym dniu. Niestety nocą po prostu oczy się bardziej męczą. Mimo tego, że mamy taką samą przekątną wyświetlacza, to wymiary są troszeczkę inne. Zeszłoroczny model jest nieco szerszy i grubszy, ale za to krótszy i lżejszy. Szczególnie waga wynika z tego, że J5 2017 jest wykonana z metalu, natomiast J5 2016 jest w większości wykonana z tworzywa sztucznego. Chodzi mi tutaj głównie o klapkę baterii, którą co ważne możemy zdjąć, dzięki czemu dostaniemy się do akumulatora oraz do slotów na karty SIM i microSD. Oprócz tyłu z tworzywa sztucznego w J5 2016 znajdziemy jeszcze metalowe ramki, które po bokach są lekko zagłębione. Od dołu w obu smartfonach znajdziemy złącza słuchawkowe, micro USB oraz mikrofon. Takie samo rozmieszczenie jest też klawiszy zasilania po prawej stronie i klawiszy głośności po lewej. W nowszym smartfonie na lewej krawędzi znajdziemy jeszcze tacki na karty 2 nano SIM oraz jedną microSD. Na tyle w obu smartfonach znajdziemy aparaty główne, z tym, że starszy model ma nieco większą tą soczewkę, natomiast lekko ona wystaje od obudowy. Na prawo od aparatu znajdziemy diodę doświetlającą, a na lewo głośnik. Głośnik w J5 2017 jest umieszczony na prawej krawędzi i prawdę mówiąc gra trochę gorzej niż w przypadku J5 2016, dodatkowo bardzo łatwo go zasłonić podczas trzymania telefonu w dłoni. Na tyle nowszego smartfona znajdziemy również aparat główny z diodą LED, która jest pod aparatem i poza logo producenta nic więcej na tyłach nie znajdziemy. Na froncie niemal w tych samych miejscach znajdziemy kamerki do selfie, głośniki do rozmów, czujniki oraz diody doświetlające, a pod ekranem w tych samych miejscach mamy klawisze funkcyjne oraz fizyczny klawisz Home. W nowszym smartfonie jest on minimalnie większy, ale za to umieszczono w nim też skaner linii papilarnych, którego nie znajdziemy w starszym modelu. Jakie systemy znajdziemy w tych urządzeniach? W obydwóch przypadkach jest to Android 7.0 Nougat z nakładką od Samsunga. Co prawda J5 2016 preinstalowanego miała starszego Androida, aczkolwiek niedawno pojawiła się aktualizacja łącznie z nową nakładką, która po prostu ujednolica funkcjonalność obu smartfonów i prawdę mówiąc jest ona bardzo do siebie zbliżona i trudno znaleźć jakiekolwiek różnice. W kwestii płynności to J5 2016 jest nieco mniej płynnym smartfonem i czasami jakieś klatkowania czy zamykanie się aplikacji no po prostu może się zdarzyć. W nowszym modelu czasem też to jest zauważalne, no ale już nie aż tak bardzo jak w J5 2016. Oba smartfony na pewno nie są jakimiś demonami prędkości, ale pamiętajmy, że to są smartfony z takiej niskiej półki cenowej, więc nie wiadomo jakich cudów też nie można od nich oczekiwać. A jakie podzespoły znajdziemy w tych smartfonach? W Samsungu Galaxy J5 2016 umieszczono procesor Qualcomm Snapdragon 410 z układem graficznym Adreno 306. Oprócz tego mamy 2 GB pamięci RAM oraz 16 GB na nasze pliki. Tegoroczny smartfon został wyposażony w procesor Samsung Exynos 7870 razem z układem graficznym Mali T830. Do dyspozycji również mamy 2 GB pamięci RAM oraz 16 GB na nasze pliki. Kilka słów o aparatach. Samsung Galaxy J5 2016 został wyposażony w aparat główny o matrycy 13 MP i przysłonie 1.9. W nowszym modelu też mamy 13 MP, jednak przysłona jest nieco jaśniejsza i ma wartość 1.7. A czym charakteryzują się zdjęcia wykonane tymi urządzeniami? Prawdę mówiąc, między tymi smartfonami nie ma zbyt wielu różnic, ponieważ oba wykonują poprawne fotografie. Są one z dużą ilością szczegółów, ponadto kolory są naturalne, choć w starszym smartfonie, o dziwo, są one nieco żywsze. Jedynie J5 2017 trochę lepiej radzi sobie z nieco gorszymi warunkami oświetleniowymi, aczkolwiek na pewno też do perfekcji sporo brakuje. Na tabletowo.pl oczywiście możecie porównać na własne oczy, jak wyglądają zdjęcia wykonane zeszłorocznym oraz tegorocznym modelem J5.
Więcej różnic natomiast znajdziemy w aparatach frontowych. W przypadku nowego modelu mamy również 13 megapikseli i przysłonę 1.9, natomiast starszy smartfon ma tych megapikseli 5 i przysłonę 1.9. Zdjęcia nowszą i od piątką wychodzą dużo lepsze, ze sporą ilością szczegółów i lepiej nasyconymi kolorami. Także w kwestii aparatu frontowego zdecydowanie nowszy model jest lepszy i do selfieków po prostu lepiej się nada. Tak nagrywa Samsung Galaxy J5 2016 aparatem głównym, natomiast J5 2017 nagrywa właśnie tak. Jeszcze krótkie nagranie aparatem frontowym, to jest J5 2017. A tak wygląda nagranie J5 2016. Kilka słów o akumulatorach. Do dyspozycji w J5 2016 mamy 3100 mAh, a w tegorocznym smartfonie jest 100 mAh mniej. W praktyce jednak wyniki osiągane przez te smartfony są bardzo do siebie zbliżone. Korzystając z transmisji danych osiągniemy wyniki na poziomie 4 godzin, w trybie mieszanych jest to około 5-5,5 godziny, a na samym Wi-Fi, gdy nieco zmniejszymy jasność wyświetlacza, to w obu smartfonach jesteśmy w stanie uzyskać wyniki nawet na poziomie 7 godzin. Podsumowując, Samsung Galaxy J5 2016 kosztuje około 700 zł, a J5 2017 jest jakieś 200 zł droższa. Moim zdaniem warto dopłacić do tego modelu, ponieważ mimo to, że oba smartfony to świetne średniaki, to nowszy smartfon charakteryzuje się tym, że mamy nieco płynniejszy system, aparat, który wykonuje lepsze zdjęcia, szczególnie ten frontowy. Dodatkowo mamy skaner linii papilarnych, który nieco zwiększa bezpieczeństwo naszego smartfona. Ja osobiście z tych dwóch urządzeń wybrałbym nowszą J5. A co Wy myślicie o tych urządzeniach, które z tych smartfonów Wy byście wybrali? Dajcie koniecznie znać w komentarzach oraz w ankiecie umieszczonej w karcie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!